Cześć! Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Witam Ciebie w piątej części dotyczącej feedbacku. Pierwsza dotyczyła tego, żeby udzielać informacji zwrotnej relatywnie szybko. Oczywiście jak opadną emocje po obu stronach w momencie, kiedy jest dobry moment na udzielenie informacji zwrotnej, ale jednak żeby robić to bezpośrednio, od razu po zdarzeniu, a nie czekać, właściwie czekać na co. Kolejne części, czyli druga, trzecia i czwarta, dotyczyły modelu Foucault, który cenię i który stosuję i którego uczę w pracy z menedżerami. Ale uważam, że jest to też model bardzo potrzebny czy przydatny do pracy po prostu z ludźmi. Czyli przyda się w domu na przykład, w rodzinie, z partnerem, z partnerką. I dzisiejsza część dotyczy ostatniego elementu modelu Foucault, czyli oczekiwań. No i na początek chcę odnieść się do koni, które z jednej strony mają cudowną umiejętność bycia tylko i wyłącznie tu i teraz, z drugiej strony nie są w stanie kombinować na przyszłość. Czyli reagują w oparciu o doświadczenia z przeszłości na to, co się dzieje tu i teraz, natomiast nie mają takich pomysłów, żeby zastanowić się, oj, moje zachowanie spowodowało takie, a nie inne konsekwencje i co w związku z tym powinnam zrobić. Natomiast bardzo dobrze słyszą głoszone do nich oczekiwania. Czyli przemawia do nich głos spokojny i stanowczy. Przemawia do nich taka postawa otwarta, spokojna i stanowcza. Rozumieją też wszystkie sygnały niewerbalne, czasami niektóre słowa. I teraz kluczowe w pracy z końmi jest, żeby dać sobie przestrzeń na to, że masz prawo jako człowiek czegoś oczekiwać. Nie mówię tutaj, żeby dać sobie przestrzeń na przemoc, zmuszanie konia, chociaż w zagrożeniu życia czasami my naprawdę, czy w kwestiach medycznych, my czasami przytrzymujemy konia i stosujemy takie metody przemocowe, ale jest to ta przemoc uzasadniona wyższymi względami. Natomiast tu, mówiąc o przestrzeni, zależy mi na danie przestrzeni na wybór konia. I na przykład, jak nie podoba mi się jakieś zachowanie mojego konia, czyli na przykład podchodzi za blisko, zaczyna się o mnie ocierać, to nie jest ani dla mnie miłe, ani nie mam na to ochoty, to stawiam stanowczo granicę. Pokazuję ręką stop albo pokazuję palcem inne miejsce, na które chcę, żeby koń się udał. Ale najczęściej wystarczy, że ręką pokażę taki znak stop, i swoją całą postawą stawiam granicę. Często też mówię to słowo stop albo nie. I to wystarczy. Natomiast mówiąc stop, daję przestrzeń do wyboru. Czyli koń może sobie pójść w jedną, w drugą stronę, może się zatrzymać, może stać blisko mnie, byle pewnej granicy nie przekraczał. Czyli jasno mówię moje oczekiwania i daję sobie prawo, że mogę je głosić i proszę konia, żeby je spełnił. Ze względów na przykład bezpieczeństwa albo z innych względów. Jak koń mnie prosi, żebym go nie dotykała, czyli ja chcę go pogłaskać, a on tak lekko kuli uszy, czyli nie chce tego dotyku albo odsuwa się, to ja pozwalam mu na to, że wyraża oczekiwania i się stosuje. No więc dlaczego ja bym nie miała wyrazić oczekiwań w stosunku do konia i prosić go, żeby się zastosował? I właśnie tego dotyczy, moim zdaniem, czwarty etap modelu Foucault, czyli wyrażenie oczekiwań, poinformowanie językiem prośby, czego chcę, o co proszę, ale też patrząc biznesowo, wypracowanie planu działania razem z, na przykład z pracownikiem albo poproszenie, żeby wypracował plan działania. Czyli jak to robić z ludźmi, tak? Jak komunikować oczekiwania współpracując z ludźmi. Zapraszam Ciebie, żebyś rozwiązała to w dialogu. I najlepiej zapytaj, co w związku z tym proponujesz.
ponieważ konsekwencje dla sprawy już rozumieją obie strony, bo o tym rozmawialiśmy przy punkcie trzecim, przy konsekwencjach dla sprawy, w punkcie trzecim modelu Foucault. A teraz oczekiwania mogę wyrazić wprost, czyli powiedzieć, czego oczekuję, jaką mam prośbę. Mogę w dialogu zapytać, co proponujesz, jaki plan działania zamierzasz wdrożyć. Czyli zamiast gotowego rozwiązania zachęcam, żeby zapytać, no bo po drugiej stronie jest ktoś, kto zrozumiał konsekwencje dla sprawy i sam najlepiej jest w stanie znaleźć rozwiązanie. Czyli wystarczy bardzo często dać przestrzeń. Czasami oczywiście potrzebujemy dać konkretne rozwiązanie. Natomiast z mojego doświadczenia bardzo dobrze sprawdza się danie przestrzeni i zapytanie po prostu, co proponujesz? I pytania rozwojowe, z którymi dzisiaj chcę Ciebie zostawić, to po pierwsze, na ile dajesz sobie prawo, aby prosić czy zgłaszać oczekiwania? Po drugie, ile przestrzeni na czyjś plan działania zostawiasz? No i trzecie, a może zawsze wiesz, co kto powinien zrobić? Dzięki za dziś. No i jeszcze przed nami kilka odcinków w serii feedbacku. Zapraszam do subskrybowania Końskiej Dawki Rozwoju. Będzie mi bardzo miło, jeśli wyślesz jakieś komentarze albo polecisz znajomym mój podcast. Pozdrawiam. Cześć.